Halo, halo ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici, mówi do Was Knurko Nesury. Dzisiaj będzie taki whisky, która na samej butelce ma napisane, że ma wysoką zawartość słodu, który jest mocno uwędzony torfem. Także nie mogę obok tej whisky przejść obojętnie. I będzie to mianowicie Teacher's Highland Cream. Teacher's Highland Cream to taka nazwa, która może oczywiście wprowadzać troszeczkę zakłopotania, ponieważ Highland Cream może niektórych ludzi trochę zwodzić. Nie ma tutaj nic wspólnego tak naprawdę z żadnego typu kremem, śmietaną czy innymi produktami, które mogą się chować pod słowem cream. Czy jest tutaj jakakolwiek highlandowość? Za chwilę się dowiemy, że może faktycznie trochę jest. I jest to taki drugi napis, który pod samą nazwą Teacher's, jest to Highland Cream, się kryje, który zwraca chyba za dużo uwagi na siebie i odciąga uwagę od tego, że jest to high in peated malt. I to jest to, na czym powinniśmy się skupić. I tak, jest to oczywiście blend. Jest to blended scotch whisky, czyli jest to whisky z kilkunastu, kilkudziesięciu, niektórzy mówią, że ponad 30 różnych whisky ze sobą zmieszana. Aczkolwiek producent podkreśla, że 45% lub też więcej niż 45% z tego, co jest wewnątrz tego właśnie Teacher's Highland Creamu, to jest whisky słodowana. I to bardzo dobrze, ponieważ jest to bardzo dużo zawartości whisky słodowanej, czyli maltu, jeżeli chodzi o blend. Także bardzo fajnie. Mamy 40% alkoholu, mamy absolutnie dodany barwnik, co jest w przeciwieństwie do Belsa, który był ostatnio. Tutaj mam nawet z tyłu tej małej buteleczki napisane, że jest tutaj dodany barwnik. Teacher's jest marką, która w tym momencie należy do Beam Suntory. Jest to marka, która była założona, o ile dobrze pamiętam, w 1884 roku. Jest to marka, której siedziba mieści się w Glasgow. I pośród tych 30 różnych whisky, które są ze sobą zmieszane w Teacher'sie, może istnieje jakiś Laphroaig, może istnieje jakiś Beaumont, może istnieje jakiś Okentoshan, ponieważ są to marki, które należą do koncernu Beam Suntory. Natomiast zdecydowanie jest tam taka marka, która nazywa się Ardmore. I Ardmore możecie znać, ponieważ już Ardmore w postaci produktu, który nazywa się Legacy, już został omówiony na tym kanale. Pewnie się tutaj pojawi jakiś link. I Ardmore Legacy to była whisky, która miała w sobie, która nie miała podanego wieku, ale miała w sobie bardzo dużo właśnie torfowej dymności. I jest to taka whisky, która jest dosyć tania, ponieważ na polskim rynku można ją dostać za jakieś 110-115 zł, w najgorszym wypadku 120-130. Także jest to dosyć tani Knowledge Statement Single Malt z Ardmore'a. Więc jeżeli tutaj jest 45% whisky słodowej i jest to jednak whisky, która w większości, albo też nie w większości, ale w dużej mierze jest whisky wędzoną, torfową, to można się spodziewać, że Ardmore'a będzie tutaj całkiem dużo. I jeżeli gdzieś tam poczytamy jakąś komunikację prasową, marketingową, powiedzmy, ze strony Teacher'sa, to można się dowiedzieć, że faktycznie Ardmore jest sercem tej whisky. Więc jeżeli piliście Ardmore Legacy i Wam ta whisky pasuje, a chcecie zobaczyć coś tańszego, co będzie podobne w profilu smakowym, albo gdzieś będą jakieś nuty wyczuwalne, to można tego Teacher'sa spróbować. Jest to tak samo jak Bells, który był w poprzednim odcinku, zresztą też i wyglądają one designem troszeczkę podobnie i zawsze są to takie whisky, które mi się trochę mylą, to nie można pomylić ich półek cenowych, ponieważ Teacher's jest w tej samej półce cenowej co Bells zresztą. Od 12 do 17 funtów powiedzmy kosztuje butelka, w zależności czy kupujemy 0,7 czy butelkę litrową i w zależności od tego, jaki to jest sklep, ale taki przedział cenowy jest. No, a w Polsce taki Teacher's kosztuje około 50 zł za butelkę 0,7. Także jest to podobna półka cenowa co właśnie ten Bells, ale w przeciwieństwie do Bellsa jest tutaj podkreślone, że będzie tutaj dużo więcej dymności, co jest to dla mnie, jest dla mnie rzeczą bardzo ciekawą. Ale trochę historii. W 1830 roku William Teacher, będąc bystrym człowiekiem, zaczyna sprzedawać swoją whisky. Dlaczego w 1830? Zaczyna korzystać, powiedzmy, z tego, że w 1823 roku zeszła prohibicja w Wielkiej Brytanii na produkcję i sprzedaż whisky. W 1823 roku zaczęła produkcja whisky być legalna, więc parę lat później stwierdził, że będzie bystrym gościem i zacznie sobie swoją whisky sprzedawać, swoją whisky sobie trochę mieszać i jakoś ją rozdystrybuowywać po swoim rynku lokalnym. W 1832 zaczynają sprzedawać w ogóle w sklepie spożywczym, który prowadzi jego żona.
a z pomocą swoich synów i w ogóle swojej rodziny dostaje w 1856 roku licencję na konsumpcję alkoholu wewnątrz jego lokalu. Koncesję, powiedzmy, na dobrą sprawę dostaje. W 1876 roku sam William Teacher umiera, a w 1898 roku otwiera się destylarnia Ardmore. Więc jaki był skład tego Teachersa, czyli jak się w ogóle nazywał Teachers, jakkolwiek nazywał się ten blend, którego ten William Teacher robił wcześniej, to trudno teraz powiedzieć. Trudno powiedzieć, jaki był jego skład, natomiast teraz jest to w większości Ardmore. Także destylarnia Ardmore otwiera się w 1898 roku. Potem, po zawieszeniu prohibicji w Stanach Zjednoczonych, marka Teachers zaczyna wchodzić na rynek w Stanach Zjednoczonych. Po jakimś czasie kupują destylarnię w Glendronach, budują swoją fabrykę butelkowania, tak jakby swoją rozlewnię whisky i budynek do blendowania whisky. I to dzieje się w 1962 roku. Kilkadziesiąt lat później, w 1996 roku, Glendronach się zamyka. Następnie otwiera się znowu w 2002 roku, ale już będąc odsprzedany do Chivas Brothers. W 1976 roku, czyli w momencie, kiedy William umarł, marka Teachers jest kupiona przez firmę Allied Brewers, która też zostaje potem po różnych przemianach odkupiona w 2005 roku przez Pernod Ricard, która jest marką nam dosyć dobrze znaną. Potem firma Beam Incorporated odkupuje od Pernod Ricard markę Teachers. Oczywiście Beam Incorporated zostaje w 2014 roku kupiony przez Suntory, teraz ta marka nazywa się Beam Suntory. Także to tyle, jeżeli chodzi o historię. Czas spróbować jednak, co tutaj się w tej butelce kryje. Ta whisky to jest też dosyć ciekawa sprawa, ponieważ jej oceny i jej tak jakby historia, legenda tej marki niesie się od dosyć dawna i te oceny są bardzo wysokie, ponieważ sam Jim Murray, który jest taką encyklopedią chodzącą, jeżeli chodzi o whisky, przynajmniej był kilkadziesiąt lat temu, jest taką osobą bardzo poważaną, dał tej whisky ocenę 90 punktów na skali 100-punktowej. Natomiast Michael Jackson, który jest też taką chodzącą encyklopedią whisky, człowiekiem, który pisał recenzję whisky dla magazynu Whisky Magazine, w 2000 roku dał tej whisky ocenę 8,5 na 10, także dwie bardzo, bardzo wysokie oceny od dwóch bardzo, bardzo znamienitych i godnych uwagi osobników świata whisky. I pan Michael Jackson powiedział, że jest tutaj silna słodowość, potem orzechowy krokant. Jeżeli nie wiecie, co to jest krokant, to polecam sprawdzić. Wszyscy wiemy, co to jest, ale nie znamy tego pod tą nazwą zazwyczaj. Także orzechowy krokant, potem toffee, a potem lukrecja i że w ogóle jest wszystko fajnie i fantastycznie w tej whisky. Zobaczymy, co tutaj czuć na nosie. Sporo dymności, ale też i sporo słodyczy, dosyć dużo wanilii, dużo jakichś takich aromatów, powiedzmy miodowych i tofiowych, coś w tym kierunku idące. Jak pierwszy raz otwierałem tą butelkę, fakt faktem plastikową, a nie metalową, co też Ibels miał butelkę plastikową, a nie metalową, co też świadczy o jakości tych produktów i o półce cenowej, w którą celują ich producenci. Czułem trochę gumy balonowej, teraz tego za bardzo nie czuję. Dębina, trochę takiej pieczoności, powiedzmy, może w kierunku jakichś takich ciasteczek, takich herbatników, może coś w tym kierunku. Może minimalnie trochę cytrusów. I to na dobrą sprawę tyle. Troszeczkę dymu, ale bardzo, bardzo łagodnego, gdzieś tam bardzo, bardzo z tyłu się utrzymującego. Słodycz taka karmelowa, waniliowość, trochę może cytrusów. Czyli takie rzeczy bardzo, ale to bardzo mocno kojarzące się z tanimi blendami. Albo też whisky bardzo, bardzo młodo. Trudno tutaj nie siedzieć się na porównania do tego Bellsa, którego próbowałem ostatnio. Na dobrą sprawę można by powiedzieć, że to jest taki Bells plus dużo więcej dymności w smaku. Słodka, miodowa, herbatnikowa faktycznie, dużo dębiny. Może troszeczkę cytrusów, może troszeczkę jakichś rzeczy w stylu trawa cytrynowa,
taki troszeczkę więcej rzeźkości bym chyba niż w tym Belsie jednak, który wydawał się być bardzo słodki i bardzo taki, w taką stronę idący. Tutaj jest ta dymność dosyć mocno wyczuwalna, jak najbardziej Ardmore Legacy i dymność tego pokroju. Tego pokroju tutaj są, są zdecydowanie na przodzie nawet. Mimo, że tego nie wymieniłem jako pierwsze, to, tak, to jest taki jeden z aromatów bardzo mocno uderzających na początku. Dymność przełamana czymś słodkim, przełamanym znowu czymś lekko kwaskowatym. Także może cytrusy, może trawa cytrynowa na dobrą sprawę. Miodowość może taka wrzosowa. Też karmel. Może troszeczkę gruszek, ale ta owocowość jest tutaj taka dosyć niska. Dużo słodyczy, jak najbardziej. Także karmel, także wanilia. Także jakiś brązowy cukier. Może jakaś melasa, coś w tym stylu, taki cukier trzcinowy, może jakiś demarara, bardziej w taką stronę idący. Trochę torfowości, że dużo torfowości, dużo słodyczy, ale niewiele poza tym na dobrą sprawę. Niedużo pieprzności, wydaje mi się, że w tym Belsie było tej pieprzności trochę więcej dębiny. Tutaj jednak ten dym wychodzi naprzód i no jeżeli jest tutaj podobna ilość pieprzności, to jednak pieprzność z dymem idzie troszeczkę bardziej w parze. Przełamana trochę lekką kwaskowatością. Całkiem fajny blend. Wspominam bardzo dobrze tego Ardmora, który kosztował niewiele jak na single malta, więc to jest taka, powiedzmy, jeszcze troszeczkę bardziej zubożona, jeszcze trochę uproszczona wersja tego Ardmora Legacy właśnie, która kosztuje niecałą połowę ceny tego Ardmora, także całkiem w porządku. Spodziewałem się czegoś znacznie gorszego, szczerze powiedziawszy. A okazuje się, że można to pić mimo 40% bardzo młodej whisky. Trochę pieprznej jednak, trochę dębowej, ale drugi, trzeci łyk już zupełnie nie pali, a nawet w jamę ustną, a co dopiero mówić o przełyku. Nie ma tego znanego syndromu grzenia rury. Także całkiem przyjemnie się dopije. Bardzo w porządku blend. Powiedzmy, jeżeli... No tak trudno mi nie jest porównywać tego do tego Belsa, który był ostatnio. Taki Bels plus dym właśnie. Za 50 zł za butelkę. Jeżeli chcecie spróbować czegoś, co jest chociaż trochę dymne, to tutaj tej dymności jest całkiem sporo, jak na taką whisky, która jest bardzo tania. 50 zł. Pożo. Polecam. Mówił do Was Knurkoneser.